chemiczne w tych baszach. Jesteśmy w Polsce. Zdaje się, że we wtorek chyba mieliśmy taki duży wykład tutaj w studiu na temat cen masła i konstatacja była taka, że w 2010 roku bardzo podobna sytuacja była właśnie z cenami jaj, gdzie one poszybowały bardzo wysoko i jakby już tak skracając tę całą opowieść, no zakończyliśmy, wyprowadziliśmy skąd się biorą podwyżki ceny masła, ale na koniec padła taka oto taki wniosek, że po tych podwyżkach ceny jaj no doszło do wiosny ludów w krajach arabskich, bo to generalnie przełożyło się tak naprawdę na ceny żywności na rynku globalnym i gdzieś tam ludziom brakowało pieniędzy nawet na jajko i stąd się wziął taki duży bunt społeczny. Zresztą znamy to też z własnego podwórka, no, tam lata 80. Tak, bardziej tak. Ceny płodów rolnych. No też, ale to generalnie jaj, jakby no. Zaczęło się wtedy podobno od jaj. Tak, ja nie jestem analitykiem rynku rolnego, ale no, zauważam, że po maśle pojawiły się jajka, a jeszcze w międzyczasie w poniedziałek pamiętam informację o tym, że ceny miodu dramatycznie wzrosły u nas. Czy to nie jest już jakiś system naczyń połączonych, który może wskazywać na jakąś tendencję, która się przełoży nie tylko na rynek rolny? Ceny żywności rosną od przynajmniej wiosny. Rosną ceny najpierw warzyw, później owoców, więc jest to taka tendencja związana. Nie ma co tutaj ukrywać, na przykład z troszeczkę mniejszą podażą, jeśli chodziło o owoce. A jeśli chodzi o wspomniane jaja, no to tutaj rządzi też prawo popytu i podaży, czyli większy popyt na rynkach zachodnich na nasze jaja, które są prawdopodobnie wolne od tego rodzaju złych dodatków w paszach. I myślę, że dla tej branży, która, no, branża właśnie drobiarska, gdzie w Polsce produkcja drobiu, nie tylko jaj, które też od drobiu pochodzą, jest no, na światowym poziomie, tak, na największym poziomie w Europie, przez to, że ma się całkiem dobrze, firmy się do tej pory rozwijały, miały stosunkowo niewielkie marże, ale jakby efektem skali wszystko było nadrobione dzięki tam między innymi funduszom i pieniądzom zewnętrznym, które się pojawiły, ale dzięki też pewnej takiej sprawności i umiejętności tych przedsiębiorców, tak możemy powiedzieć, którzy potrafili wszystkie te aspekty wykorzystać. Teraz pojawiła się właśnie lekki wzrost tak naprawdę tych cen, a może on bardziej jest wywołany taką, to nie jest jeszcze panika, bo jeśli popatrzymy na może te ceny, nie panika, ale może rzeczywiście jakieś, to jest dosłownie kilka groszy i to są jakieś wartości kilkuprocentowe, aczkolwiek trzeba się zgodzić z tym, co pan redaktor powiedział, że jest to pewnego rodzaju tendencja. No, tendencja jest też taka, że innego rodzaju ceny rosną, rosną ceny pasz, rosną ceny właśnie zbóż, rosną ceny tych dodatków, dlatego jakby no nieuchronne jest troszeczkę to, że ceny produktów żywnościowych będą rosły, ale to nie będą takie zjawiska, jak może miało miejsce właśnie w krajach arabskich, bo jednak ten rynek w Polsce i rynek w Unii Europejskiej, zwłaszcza właśnie ten drobiarski, jest rynkiem bardzo konkurencyjnym, bardzo, bardzo rozwojowym. Przy tego rodzaju wzrostach cen za chwilę, no akurat pewnie to dużo czasu nie potrzeba, na rynku pojawi się dość duża produkcja, która będzie hamowała tego rodzaju. No tak, no, rynek nie znosi próżni, prawda? Więc on na rynek pewno nie znosi próżni, a ten rynek szybko można miarę szybko pytanie, co było źródłem tych wzrostów? Czy to był jednorazowy o szok? Jajkach? Czy tak, o jajkach? Czy jajkach? No to są jakby dwa różne źródła. No, to są jakieś specyficzne sektorowe szoki, które, tak jak pan Marek Wolf powiedział, będą korygowane, rynek będzie wracał do równowagi, bo pojawią się nowi producenci, bo te problemy jakieś techniczne, no tak, które to spowodowały, jakby zostaną rozwiązane. Okay, no pytanie, inne źródło czy rzeczywiście to jest inflacja, która po prostu, czy procesy no w całej tak, gospodarce, no tak, które podnoszą jest, ten ogólny poziom ceny, jakby, my to po prostu widzimy na każdej poszczególnej cenie. No a trzecie, no to jest pewne jakby taki długofalowy trend, tak? Na przykład mamy wzrost cen w budownictwie. Tak? Mieszkania, nieruchomości drożeją na przestrzeni 100, może 200 lat. Cały czas
te ceny rosną. No to też jest jakby wynik jakichś procesów w gospodarce. No tak, ale mamy o takich, mówimy o takich zachowaniach, takich, takich efektach szokowych. I teraz a propos tego jajka, tych jajek i tego masła. I o tym, co pan powiedział, o tym, co powiedział pan Marek Wołos, czy to jest szansa dla polskich firm, bo teraz z własnego podwórka mam znajomego, który mieszka w Amsterdamie, w Holandii, który mi pokazywał, wysyłał mi zdjęcia z supermarketów z pustymi półkami w miejscu, w którym stały jaja, one są puste, nie ma tych jajek, tak, w sklepach, a jednocześnie wysyłał mi zdjęcia z trasy, gdzie stały polskie tiry z jajkami już w Holandii, tak, więc tam rzeczywiście ta nisza gdzieś zostaje wypełniana przez polskich producentów. Podobnie, czy podobnie może być z masłem, bo to z kolei widziałem, nie wiem, wczoraj w telewizji informacyjnej jednej ze stacji, gdzie pokazują puste półki z masłem, czy bez masła we Francji, tak? Czy tam polskie masło może trafić, tak? No wydaje się, że polskie masło akurat, przynajmniej tak jak patrzę po naszych sklepach, to właściwie jest w podobnej cenie jak to masło importowane. Teraz tak, teraz był moment nawet, że masło irlandzkie było tańsze od masła polskiego. Tak. Więc tu może, no to jakby to były jakieś procesy bardziej na rynku mleka, tak które jakbyś zainicjowane bardziej tak oceny regulacyjnej. Tendencją taką też światową, tak, bo tak, to jest wzrost cen mleka w proszku na tych głównych giełdach, na przykład w Nowej Zelandii. Akurat te produkty mleczne, czy te tak zwane proszki, czy mleko w proszku, czy jeszcze jakieś bardziej skoncentrowane. Ale w tym sektorze też jesteśmy mocni. Jesteśmy mocni, mamy i mocną produkcję, mocny handel, natomiast akurat te produkty, one na przykład w dużej części są eksportowane do krajów Afryki, tam są duże zamówienia i do Chin. Tymczasem jakby na poziomie tych produktów drobiarskich, czy konkretnie jaj, to mamy raczej bardzo duży rynek europejski i chyba wywiezienie tego produktu gdzieś dużo dalej poza Europę nie będzie do końca opłacalne, więc to są trochę inne jakby relacje, inne produkty, ale inne też właśnie od strony światowej takie tendencje. Jajo to jest raczej produkt lokalny, jeśli w pewnym kraju go pewnie troszeczkę ubywa, ceny rosną. Ale na poziomie europejskim jesteśmy w stanie nim całkiem ciekawie. Ale nie ma regulacji europejskich dotyczących produkcji jaj, tak samo jak już nie ma dotyczących produkcji mleka i dlatego troszeczkę właśnie tej deregulacji rynku spowodowało tego rodzaju przeskoki na nim. Dobrze, panowie, kończymy dzisiejsze rządy pieniądza. Dziś w naszym studio gośćmi byli pan Maciej Bittner, dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Marek Wołos, dzięki wielkie. Dziękuję. I dr Maciej Kawecki, który po serwisie opuścił nasze studio. Dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Wojciech Surmacz. Powtórka programu. Światowy Dzień Donacji i Transplantacji. W naszym studiu Elżbieta Milewska, Fundacja Transplantacja OK. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy trzeba przypominać o tym, że transplantacja jest OK? Czy to już się stało w ostatnich latach oczywistością? W pewnych środowiskach tak, ale chyba nie dla wszystkich. Mam wrażenie, że cały czas trzeba o tym mówić, dlatego że dzisiejsze tempo życia jest takie, że się trochę zapomina o tym, że są choroby, że są zmartwienia, tak, że są jakieś poważne problemy osobiste, tak osobiste, że ciężko o tym mówić. W związku z tym dobrze, jeśli jest jakaś taka akcja ogólna i wtedy każdy może chociaż na minutkę zatrzyma się, żeby pomyśleć, że przecież to się dzieje wokół mnie, nie wiadomo na kogo trafi. I to może dotyczyć każdego absolutnie, tak, prawda? Tak. Według danych statystycznych Centrum Poltransplant w roku 2016 dokonano prawie 1500 przeszczepów od zmarłych dawców, w tym najwięcej przeszczepów nerek i to są dane porównywalne z przedziałem 2012-2015. Tych prawie 1500 przeszczepów to dużo, mało, to średnia europejska. Jak to traktować? Dla nas dużo, dla niektórych pewnie mało, szczególnie dla tych, którzy czekają lub nie doczekali. Dla tych, którzy doczekali, no to jest to zbawienne dużo, ale trudno jednoznacznie określić, czy to jest
tylko 1500 czy aż 1500, dlatego że każde pobranie to jest jakaś decyzja. Zarówno osoby, która się za życia lub żyjąc w dalszym ciągu zdecydowała na oddanie jakiegoś organu, jak i rodziny. Uważam, że rodzina to są też bohaterowie donacji, dlatego że wobec tragedii, jaka się wydarzyła, że kogoś tracimy, podjąć jeszcze decyzję, to dekalog zmieniony, dekalog zmienił się. Jakiego dekalogu? Ludzkiego czy wozego? No to przecież jeżeli sobie chcesz osługiwać swojego dekalogu. No tak, tak to wygląda. No, i wtedy rodzina musi podjąć tą decyzję. To jest podwójna trauma.